Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, żeby jechać dzisiaj. Pogoda jakaś taka średnia. Urlop się zaczął, co widać zresztą z tą pogodą oczywiście. Po prawej, po lewej stronie nie nastraja do jeżdżenia, ale zabrałem moje deszczowe rękawice, czyli rękawice do rozwalenia całkowitego, bo szkoda mi tamtych nowych, żeby się po prostu rozpadły, więc jeżdżę sobie, jak jadę się przejechać powoli. To już wam pokazywałem chyba w poprzednim filmiku, że tam, że tak powiem, sobie zakupiłem jakieś takie nowe rękawiczki dziwne z ozona, ale to w sumie nie o tym miał być. Ale ciekawe, czy w ogóle coś będzie słychać. Miejmy nadzieję, że będzie coś słychać. Nie uchylę nawet szybki, bo to jest bez sensu. Będzie cały czas taki patent z mikrofonem i telefonem, bo kamera sama nie nagrywa za dobrze dźwięku. Poza tym musiałbym siedzieć cały czas przy tej kamerze, żeby coś było słychać ogólnie. Bez sensu trochę. No jedź, masz strzałkę. Gdzie biegniesz? No, mam nadzieję, że nie tu. Jedziemy na Biedrusko. Można powiedzieć, że to takie w Poznaniu chyba dosyć mocno rozpowszechnione miejsce do jazdy. Mi się już znudziło. Za dużo ilość kilometrów, za mało zakrętów. O. Może szybkie zakręty, może jakieś takie są fajne, mi się to też tak średnio podoba, ale coś takiego jak właśnie coś, gdzie się wybieramy, to jest kisielin, bo tam jest zakręt, 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 czyli to, co tak naprawdę powinno najbardziej sprawić frajdę. I to wolne zakręty, może w dużym, większym złożeniu. Na publicznych drogach nie można latać po 100, tam 50 w zakręcie, bo jak się wypadnie, to już kaplica jest. Tych ludzie uważają, przynajmniej powinni. Nie. Nawet się nie wasz wyjeżdżać. Ale to też nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć tylko o czymś, co jakoś mnie tam siedzi na wątrobie. Czyli taka... jakaś, nie wiem, troszkę zagubiona jedność w motocyklistach, tak mi się wydaje, co widać po forum, na którym niedawno się zapisałem gdzieś tam, bo chciałem mieć kontakt, ogólnie z racji tego, że jestem takim mega zapalonym motocyklistą, który dosyć dużo lubi robić kilometrów i w ogóle lubię jeździć. Nie przeszkadza mi to, z kim jeździć, że mogę jeździć z każdym, od 50 po 1000. Ważne, żeby była atmosfera fajna i w ogóle. Dobra, to chyba przejemy. I ogólnie rzecz biorąc, troszeczkę się, że tak powiem, rozczarowałem tą grupą. No, ale nie tak. To jest dużo ludzi, którzy dużo mówią, ale robią. Chodzi o to, że na przykład ja tam poszedłem, żeby ogólnie spotkać ludzi, którzy są tacy jak ja, czyli lubią jeździć, jest to jakimś tam większym udziałem jeżdżenie w ich życiu, w ich jakimś tam egzystencji. Spotkałem może takich z trzech, a reszta postów to jest na zasadzie, może, mam nadzieję, że będzie teraz słychać, na zasadzie takiej, że polatałem fajnie, no polatałem sam, bo jak piszę post, to nikt się nie zgłasza, no, to jest takie, kurde, chwalenie się tym, że jeździłem
że zrobiłem 120 km. No kurde, ja wyszedłem z roboty i zrobiłem 180, bo mi się tak podobało i nie musiałem jechać z kimś faktycznie. I tu też nie, otwarty był ten przejazd. Mówiłem, chodź. Zabiję cię. Dzięki. Co my tam robią, kurwa? Ciągnik jakiś, czy co? Skręcał, się zechciało zawracać. Ja, te chmury mnie przerażają troszeczkę. O, zielone szersze jedzie za nami. Dobra. Ale wrócimy do sedna. Chodzi o to, że nie spotkałem ludzi, którzy faktycznie są tacy zajarani. No był taki jeden chłopak, który ze mną się przejechał raz. Mieliśmy się umówić na drugi raz. Sprzedał motocykl, chce kupić coś większego. Miał 600, ja uważam, że 600 to jest wystarczające. Po co gnać? Po co gnać, po co zapieprzać? Chodzi o frajdę. Frajdę możesz mieć 250. No, ludzie robią takie rzeczy na 250, że to jest głowa mała. No, składają się w zakręty, wchodzą na kolano, tam różne dziwne sytuacje. Oczywiście nie mówię o dorosłych takich potężnych, no bo na 250 to nie ogarniesz tego. Chodzi o takich małolatów, co tam sobie wpływają. Ale no, sprzedał ten motocykl i tak naprawdę oprócz tego wręczał. Bez redukcji! Jazda! Dalej nie jedziemy. Pewnie mógłbym wyprzedzić, ale coś tam jedzie. No, przerywniki tak zwane. O! Dupa zbita. No i o to właśnie chodzi. Tutaj nie wolno wyprzedzać na takich zakrętach. Ja tam nie jestem zwolennikiem, jak ktoś tam zapieprza. Widziałem takie filmy, gdzie ktoś tak wyprzedza. Teraz chciałem, ale to znowu mnie utemperowało, żeby tego nie robić. Ale tak możemy zredukować o jedno. Wyprzedzanie, wrzucanie, jedziemy dalej. Wracając do tych ludzi. No jakiś tak, nie widzę, żeby ludzie mieli taką chęć do jeżdżenia. Bardziej to jest na zasadzie takiej, żeby pokazać. Kupiłem sprzęt, mam tam za 2000 kombinezon. Rękawiczki za 500, ja mam rękawiczki rozwalone, jeżdżę sobie w nich w deszczu. Drugie mam za 140 zł. Co prawda, tutaj wraca też taki temat ubóstwa. Ja jestem ubogi, ale jestem ubogi, że tak powiem, z wyboru. Bo gdybym jeździł na motocyklu, to miałbym konsolę, miałbym nowy telewizor 50. Miałbym nową kanapę, którą małżonka już tak próbuje nie mówić na nim sporo. Ale chodzi o to, że ja jestem taki, bo chcę. Chcę nie mieć pieniędzy, albo mieć mniej pieniędzy. Chcę być szczęśliwym, jeździć, wkładać pieniądze po to, żeby jeździć. Wymiana serwis amortyzatorów, 3,5 stówy. Wymiana łańcucha, 6,5 stówy. Plus tam łożyska. Regulacja zaworów plus serwis, że tak powiem, gaźników cały, który robiłem rok temu. To wszystko się tak, tu rękawiczki, tu kask kupiłem, tu różne dziwne rzeczy dochodzą. Wymiana oleju, klocki. Chociaż klocki kupiłem najtańsze, bo uważam, że nie są mi jakieś tam potrzebne większe klocki i większe to obciążenia, które mogą przynosić. Zablokowana cała droga, bo jakiś maślok jedzie z przodu. Nie będę się zatrzymywał, już bo to bez sensu. Czasem się tu po prostu zatrzymuję, żeby sobie przejechali. Tam są takie fajne dwa zakręty, które można wziąć naprawdę z fajną prędkością i fajnie dosyć się złożyć. Tutaj dosyć dużo zawsze jest żwiru. Można tam w tę mosowską wlecieć, w tą barierkę. No i to jest właśnie to. Całą długością jadą. 40 na godzinę, 60, super, naprawdę. Tu sobie troszkę rozgrzejemy, bo trzeba będzie ich później powyprzedzać wszystkich. I tak to jest.
90 jedzie 60, nie? Brawo, brawo, naprawdę. To już trzeba być głębą, nie? Ale no nieważne. I tak jak wracając, to takie przerwniki będą pewnie, bo tak gadam chaotycznie dosyć. Że ludzie nie mają takiej jedności. Byłem w Rogowie, co mnie strasznie zdziwiło, że ludzie po prostu rozmawiają ze sobą. Nieważne, czy przyjechał na Przeporze, czy na ścigaczu, nawet ja widziałem gości, którzy przyjechali na Przeporach, jak nie mogłem wjechać z ulicy, to pomagali punktowi zablokować ruch, żebym mógł wyjechać, bo tam było tyle ludzi, że po prostu nie szło wyjechać z krawężnika, gdzieś tam z chodnika, bo tam była rzeka, tam się jeździło z rzeką ludzi. I tam jest to wszystko ponad jakimiś barierami, piorun. Chyba trzeba wracać, bo jedziemy do końca i trzeba uciekać. Bo przeczyło, że tam będzie lało, a kamera jest przygotowana, ja nie za bardzo jestem przygotowany na takie dziwne akcje. Spróbujemy ich wytknąć. Tak, wytniemy sobie, jak cały czas ktoś jedzie. Nie będę się spinał. Nie ma sensu, tam będzie długa płaska. Zresztą gdzie tam uciekać? Nie mam gdzie uciekać, bo ja bym takie izby. I w tym Rogowie właśnie... O, proszę, proszę bardzo. Zajebisty gościu. Tego właśnie chciałem uniknąć, bo zaczynasz wyprzedzać, a jakiś baran przed tobą wyprzedzi, ani się schować, ani nic. Trzeba mieć wolną przestrzeń i jeździć za inteligentnymi osobami, a nie za debilami. Chociaż ten z tą barantą też mnie irytuje troszeczkę. Ale co, nie jedziemy na wyścig. Nie jedziemy na wyścig, jedziemy sobie porozmawiać o motocyklach, o zlotach. I tam spotkałem właśnie ten kumpel, który tam był, to jest taka osoba z takiej starej daty. To jest człowiek, który po prostu motocykle to jest też jego takie, taka perełka, siemanko. To jest taka jego perełka i to mnie zdziwiło, że tam ludzie śpią w namiotach przy takim boczku, który był wcześniej. I to tak naprawdę nie przeszkadza. Oj, tego nie było w planach. Tego nie było w planach. I tam śpią pod namiotami, tam po prostu deszcz, śnieg, to troszkę jak na Woodstocku. Tam ludzie po prostu przyjeżdżają się napić i porozmawiać o motocykle. I to jest najważniejsze, to jest to co robią, że tak powiem, przez resztę roku to jest nic. Oni przyjeżdżają, mają tam swoją zajawkę. Jeżdżą sobie na tych motocyklach, spotykają się, zjeżdżają z całej Polski i tam czujesz tą atmosferę. Tam po prostu jak przyjechałem, to autentycznie byłem tylko tak na chwilę, bo małżonka to by mnie nie puściła na pewno. To jest raz, a dwa, że no raczej to ja akurat takie namioty to tak średnio, poza tym nie piję i jak nie piję, to też bez sensu tam siedzieć na trzeźwo, bo po jakimś czasie ci ludzie zaczynają cię pewnie irytować, tacy lekko znietrzeźwieni i wylizowani. Ale naprawdę nie chcę się stamtąd wyjeżdżać. Tam jest taka atmosfera po prostu gęsta, że można kroić nożem jak chleb. A poza takimi zlotami, no ludzie przyjeżdżają, bo widziałem takich ludzi. Też zgadywali się. Przyjedźmy, posiedźmy, wyjedźmy. Bez sensu. Na zlot ja jeżdżę, bo nie mogę tam zostać. Dlatego jeżdżę z chęcią, bym tam został. Naprawdę. Ale nie mogę, bo nie mogę. No. Chciałbym, jakbym był sam, to bym pewnie jeździł na takie zloty. Tam było elegancko. Truskaweczki. Nie, dziękuję. No jedźmy. Ani tu pokazać zakrętów, tamto rondo. Też fajnie można przelecieć przez to rondko. Naprawdę. Tu można się rozpędzić dość konkretnie. Znaczy, no, nie rozpędzić, dobra, jechać. I przez to rondko po prostu lewy, prawy. Także fajnie. Tutaj można sobie pojeździć, jak nie jeżdżą. Co? Zjechał. Dobrze. Ciach i ciach. I tu by było fajnie, gdyby nie to, że trzeba taką prędkość mieć tutaj. Tu jest drugi, jest lewy, drugi, później prawy, później znowu lewy. Także fajna miejscóweczka. Te płoty to pewnie
Jest 1, 20, 166. To punkty w zależności, który trafi się, jak ci motor wypierdzieli z drogi. Trafiaj to, co jest najwięcej warte. Ogólnie. O, przyspieszyli. Jest dobrze. Tam jest naprawdę fajna atmosfera, tam się nie chce wyjeżdżać. A poza tym na tych florach to jest takie, kurde, polatałem, nic to nie zmienia. Ludzie kupują sprzęty za kilkadziesiąt tysięcy. Tam naprawdę jeżdżą nimi od niedzieli do niedzieli. Żeby tylko się pokazać, jeżdżą na jakieś zloty, złoty, czy jak tam się nazywa. Spotykają się gdzieś, jeżdżą po nocy. Ja tam wolę jeździć w dzień. Opony się lepiej dzieją. Można sobie pojeździć, też nie ma jakiegoś ruchu tam, gdzie ja jeżdżę. Także ze spokojem można sobie pojeździć bezproblemowo. W tamtych miejscach zresztą są prawie puste. Jedno miejsce jest prawie puste, drugie po prostu się robi puste. Jak się to wyprzedzasz, to można sobie bezpośrednio jechać i nie ma jakiejś tam, nie ma jakiejś spiny. Po nocy lubię jeździć, ale lubię jeździć sam. Dla spokoju, jechać sobie 60, przejechać sobie Poznań. I żeby było fajnie. Ale no ten duch już taki jest zanikający, za dużo osób ma motocykle i robi się to taka moda jak z tymi, kurwa, Pokemonami ostatnio. Niedługo będziemy jeździć na motocyklach i tu będzie po prostu telefon i będziesz gonić Pokemony jakieś takie, które szybko biegają i trzeba będzie jechać 200, no to jak ostatnio na tym forum wczoraj gościu wrzucił post, czy to normalne, że przy 200 mu telefon gubi zasięg? Kurwa, no po chuj coś takiego piszesz, człowieku, gówno to kogo obchodzi, kurwa, że jedziesz 200 na godzinę. Stoją mnie z tym psem. To tak jak ja bym napisał, że jechałem 220 na godzinę, kurwa, no kogo to interesuje? Nie jesteś jedynym, stój. Nie jesteś jedynym, który jeździ 200 na godzinę, a drugi mu odpisał, że przy 280 lubi zasięg. Że to będzie jechał jakoś szybciej troszeczkę. Ale w ręce rozsądku, panowie. I chodzi głównie o to, że to są tacy ludzie, którzy po prostu lubią się chwalić, że mają motocykl, że jeżdżą, że robią tam ileś kilometrów. Ja z tych kilometrów nie liczę, bo jakbym liczył, to ostatnio jak to się obliczył, to się okazało, że łańcuch startu na 30 tysięcy. Bo nawet nie zauważyłem, że kiedyś miałem 30 tysięcy na kolanie. Także teraz mam 60,5, a kupowałem go na 27 czy 29. Także dużo zrobionych kilometrów. Trzeba przyznać, że się sprawdza. Siemaneczko. Że się sprawdza, jest dość mało awaryjny. Jak mówili, że Kawasaki to się psuje. Zobacz, 30 koła zrobione, jeździ, przyspiesza. To co prawda już nie jest taki śmabł jak kiedyś, ale jest dobrze. Nie muszę się chwalić tym, że mógłbym kupić. Jakbym w niego nie ładował, to bym go zajechał i bym kupił nowy, znaczy nowy stary, jakiś używany za kolejne 7 koła, czy tam dołożył co roku 2000 koło nowe, cały czas. I tak naprawdę na żadnym motocyklu bym się nie przyzwyczaił, na żadnym motocyklu bym nie potrafił jeździć. A tu chodzi o to, że tu trzeba wiedzieć, jak jeździć, trzeba znać motocykl, wiedzieć, jak się zachowuje. A chwalenie się sprzętami to tak jak to z dziećmi, z zabawkami, że ktoś ma większego żołnierzyka i lepszy, bo ten jest metalowy, a ten jest plastikowy. O, to motocyklista. To motocyklista jest. Tylko czoperowy. Chyba, przynajmniej tak wygląda z naklejki. Jedźmy. Także to tak właśnie to forum założyłem. O, druga sprawa, założyłem taki profil ustawki motocyklowe, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że można się spotkać. Ustawki motocyklowe Poznań. Jeżeli ktoś by był chętny, byłby z Poznania, można. Akceptujemy wszystkich, którzy jeżdżą, a nie patrzą i nie chwalą się. Ogólnie rzecz biorąc, dobra, trzeba by się wyprzedzić, bo trochę mi tarasują drogę.
nic nie będę słuchać. Mało słychać. Też nie lubię jeździć za obiektem, wolę tak jak teraz jeździć sobie lekko złożony. Odbyłem takie kopania za kręciki. Tylko znowu jest autobus. Właśnie, tutaj jest za duży ruch i tu tak często nie można sobie pośmigać, bo zawsze się znajdzie jakiś maślok, co cię blokuje. Albo autobus. Ale ogólnie kiedyś było fajnie, jak był mniej samochodów jeszcze kilka lat temu. Teraz co drugi ma samochód, chyba sobie przeskoczę tam do tego autobusu. Tak mi się wydaje, bo te maśloki to zanim wyprzedzą, to będzie gnój. Teraz mi ustępujesz, jak mam ciągu minę. Nie. No i ogólnie... To jest coś, co mnie strasznie rozczarowuje. Takie podejście do tych motocykli nie do końca takie, jak ja bym miał, chciał i w ogóle. No wyprzedzasz do kurwy nędzy, czy co robisz? I zakręcił, proszę Państwa, i o to właśnie chodzi. I jedziemy, i pełna wiksa. No, i tutaj tak powinno się jeździć. Dobra, trzeba zwolnić. Przed wiatrem jest po prostu masakra. Może za mną, może będzie troszkę lepiej, nie będzie tak biało. Włączył ten kask po prostu z wentylacją z dupy lekko. I oczywiście kolejny przerywnik był. I tutaj zaprowadziłem tą grupę ustawki motocyklowe Poznań, żeby ludzie wiedzieli, że to Poznań, a nie inne jakieś tam miasta. Bo tam to jest Wielkopolski, więc dużo osób jest gdzieś tam z okolic. Na okolice to są bardzo odległe, więc tutaj ciężko z nim zgadać, chyba że jedziesz w jego stronę i możemy się zgadać u ciebie w mieście, pojeździmy, zobaczymy. O, motocyklista za mną jedzie chyba. Dobra, trochę rozdzielimy te opony, bo coś czuję, że jest lipa. Zostałeś z tyłu. Aha, prawie drzewko było. Dobra, koniec świrowania. Teraz jedziemy z powrotem powoli. Na ten profil tak naprawdę czułem taką jakby wizytówkę, żeby ludzie weszli, zobaczyli i tak dalej. No wiadomo, że zaczyna się od trzech osób, były trzy osoby, ja i dwóch tych takich, jeden ten znajomy od tego motocykla, co zmienił, co chce zmienić na większy, a drugi taki, z którym jechałem do Gniezna. On jeździ takim bardziej turystycznym motocyklem, ale też jest spoko gościu, też widać, że tam motocykl to jest jego taka pasja dosyć duża. I on sam jakoś tam zaproszenie do znajomych wysłał, więc to można powiedzieć, że jest taki gościu też w miarę fajny, ogarnięty. Wow! Fajny samochodnik. A tak poza tym dwie osoby, może trzy, a grupa liczy ilość 10 tysięcy osób. Także tutaj raczej nie zależy na tym, żeby się zmienować, albo coś takiego robić, tylko po prostu coś takiego odkalać. Na tym polega cała zabawa. Tak powiem, że może się do mnie.
plecak rozpły, dlatego mnie tam gonił. Nie, plecak zapięty. I tak naprawdę nie odwiózł się tam nikt. Więc to jest taki jeszcze większy ból, że ludzie mają taką większą chęć palenia się. W internecie oczywiście, bo żaden z nich nie przyjedzie na takie spotkanie, żeby pokazać, jaki ma sprzęt, jak ma wyjechane opony, ile kilometrów ma zrobione i tak dalej. Wręcz odwrotnie, no ludzie się chwalą tym, że ma przebieg tam 20, 30, 20 tysięcy czy 15 i kupił używany sprzęt. A tak kupił używany sprzęt, to kupił pewnie jak miał może z 6, czyli zrobił 10. Co jest dla mnie 10 tysięcy kilometrów, to chyba nie wróciłeś motocykla. Więc zazwyczaj tacy ludzie, bo tam właśnie kupują takie sprzęty, podwinąć, siemanko, siemanko, podwinąć i tyle, no. A to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby ja żyło tym. Chciałbym, żeby mnie otaczali ludzie, którzy mają podejście takie samo, że po prostu jeździć, lać tą benzynę. Z racji teraz, że zmieniłem pracę, tutaj benzyny jest pod dostatkiem. Bardzo dużo wydało pieniędzy na benzynę. Co przeraża mnie naprawdę, bo z tych pieniędzy mógłbym sobie kupić naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej na początku, bardzo dużo rzeczy fajnych. Ale po prostu decyduję się jednak, żeby to ogarnąć w ten inny sposób. I to jest mój wybór. Szkoda, bo na przykład teraz na tym YouTubie prowadzę sobie taki kanał, nie wiem nawet dla kogo, bo mam kilku tylko znajomych, którzy gdzieś tam to subskrybowali, żeby zobaczyć, jak wygląda motocykl, co robię, tę moją pasję gdzieś tam sprawdzają i patrzą, na ile to jest fajne. Mam jednego gościa, który mnie subskrybował ostatnio, który ma taką samą prawę jak ja. Nie wiem skąd jest, ale z tego co widziałem na zdjęciach, to jest to taka sama kawka jak moja. Pewnie tam do 99 podobnie, czyli do 2003 mi chyba było robione. A poza tym no nie mam subskrypcji, bo nie wrzucam kontrowersji, nie wrzucam tego, że jeżdżę 200, wrzucam kilka filmików, gdzie latam po zakrętach. Ale to są zakręty, to jest to fajne, to jest to, co lubimy. Chwalę się tym, że nie wszyscy na takich motocyklach, nawet lepszych niż my, mają tak domknięte opony. Kiedyś gościu się zdarzył, taki, że na światło stanął i jak nie uważał, że nie patrzyłem, bo widziałem go bardzo dobrze, to obcinał mnie oponę, motocykl, mnie oponę. Bo jak zobaczyłem jego oponę, to była tragedia. Teraz lecimy tym zakręcikiem. Troszkę było za szybko chyba. I fajna zabawa jest, nie trzeba zapieprzać w tym zakręcie. Chodzi o zabawę. Ja ci daję zabawę numer 40. Nikt ci nie każe jeździć szybko. Nikt ci nie każe jeździć szybko, to ma być frajda. Dla mnie jest to frajda, dla niektórych jest to sposób na jakieś zaistnienie, na to, żeby nie wiem, dziewczyny tam na zlotach czy gdzieś podchodziły, pytały się, robiły sobie zdjęcia, selfiaki, jakieś tam dziwne rzeczy. Z moim sobie nie robią i w sumie dobrze, bo nikt mi nie siada na motocykl, jest ładny, ale nie jest rozchwytywany, ludzie nie kojarzą Kawasaki ZZR, co to jest, przecież to nie motocykl, to jest jakiś inczyk, pewnie podróbka. Też nie wiedziałem, że to istnieje, ale jest fajny, turystyczny, w miarę wygodny, z dobrym, jak na mnie, przyspieszeniem, wystarczającym. Ilość koni 87 na hamowni, teoretycznie 100. Więc to jest wystarczające do jazdy miejskiej, do takiego wyprzedzania, właśnie nawet bez redukcji. No i co robisz, stary dziadku? No to babka. Jeszcze siwa. To jedny, uciekajmy. Dajmy to maksymalnie.
to jakoś tam kultywować ten motocyklizm jakiś, czy coś w tym stylu. Dużo jest takich, którzy kupują do zaistnienia. Dobra, przestajemy gadać, bo ludzie idą. Minuta ciszy. Wjeżdżam do podgrany. Zobaczymy, jak startuje ci. Siema. Trzeba sobie jeździć. Jak to mówię, mieszata zrobi człowieka i nie motocykl, czyli motocyklistę. A, to wymyśliłem sam. Rekultywowany junak, jak się wydaje. Rozgrzewa opony nawet, kurde. Ale oponka typowa, taka deszczowa do takich motorowerów. Wszystkiego, ale pytanie, na ile on jest taki, kurde, fajny, żeby to się ogarniało, bo kupić coś i
żeby to nie miało żadnego zastosowania, to też taka lipa trochę. Podobno jest taki z Motula jakiś niebieski do nasączania tych gadżetów, kosztuje 27 zł, czyli połowę z... Ojej. Dobrze, że nikt za mną nie jechał. Czyli połowę z tego, co kosztuje filtr. A w sumie pewnie starczyłoby na dwa filtry, więc to miałbym w ogóle za jakieś tam kilkanaście złotych. Wyjazd nawet nie patrzył, tak mi się wydaje. Ale jest diabełek, no jest Volkswagen. Tak. Królowi Książę Polskiej Wsi, Golf i Passat w PTI. A to w GTI. Nieważne, jest diabełek, nie musi patrzeć. On jest diabeł. A ja panią się puszczę. A już za późno. A, to lacha. To piczon. Ty piczonie przebrzydły. Ty mi wyjeżdżasz, zajeżdżasz, rozjeżdżasz drogę, ty? Tutaj jest urząd skarbowy. Też mieliśmy samochodem kiedyś taką małą wesołą akcję z panem, który wycofywał, jak jechaliśmy za nim i zrobił nam gnotka. Nawet nie było ładno. To jest najgorsze, jak ci zajeżdża drogę jeszcze brzydka laska. Czy brzydka, no, nieładna. No, dlaczego? Za późno. Dobra, chyba będziemy powoli kończyć ten nasz wywód na temat motocyklistów, motocyklizmu i różnych innych rzeczy. Jak ktoś obejrzy, może skomentować. Z chęcią poczytam, porozmawiam. No i będzie piszczeć teraz. I korek. Bo ktoś nie, jak karetka jedzie, to już nie da rady jechać. Ale mi zeżarł benzyny. Oj, kurde. No i koniec. Tu na stacji komuś się coś stało? No. Albo w McDonaldzie. A ten co, jakiś dziki? Przed chwilą stamtąd przyjechał. A więc konkluzja jest taka. Mało jest motocyklistów, dużo jest posiadaczy motocykli. I taka niestety jest prawda. I taki jest sens tego wszystkiego dzisiejszego jeżdżenia. Niestety. Będziemy kończyć. Zaraz będziemy jechać dalej. Nara, cześć. O, jeszcze panowie się przebijają na skuterku pierdzitku. W krótkim rękawku. O, to lacha w ogóle jest. Już chyba nie za wiele będzie słychać. Dobra, żegnam się. Miejmy nadzieję, że ten filmik będzie miał więcej niż jeden, to może będzie następny. O różnych sprawach motocyklowych. Chociaż wątpię. Nie mam znajomych motocyklistów jakichś za wielu, bo tak jak mówiłem, jestem taką osobą kontaktową, ale nie lubię pozorstwa na przykład. Czyli jeżdżenia właśnie takiego dla samego jeżdżenia i eliminuję takich ludzi, bo oni tylko, można powiedzieć, niszczą wszystko, czyli zjadają, są jak piranie, jak pijawki. Przysysają się, nic nie dają, ale zabierają, czyli zabierają twoją uwagę, twoją przyjaźń, twoją znajomość, a tak naprawdę liczy się tylko to, co oni chcą. I to jest niedobre.
to jest niedobre, takich ludzi chcę unikać, dlatego mam mało osób takich motocyklowych. Gdzie się pchasz, kurwa? Oj, te biegi już nie chcą chodzić. Albo ja ich nie potrafię wbijać. Ale pewnie to drugie. Dobra, tym razem koniec. Na razie.